aktualizacja 19.30 w Fortnite już jest, a w tym odcinku przedstawię Wam największe zmiany, które weszły do gry. Dobrze widzę, pierwsza zmiana w tym update dotyczy samego lobby Battle Royale, ponieważ w tym momencie, jeżeli wejdziemy sobie do gry, no to od razu zostaniemy przekierowani do lobby, nie będziemy mieli menu wyboru gry. Tylko jeżeli będziemy chcieli wejść albo na creative, albo na ratowanie, no to tutaj w tym miejscu, w działach Epic, będzie ratowanie świata, bądź też tryb kreatywny. Może kolejna rzecz widzowie, no to nowy item dodany właśnie w tej aktualizacji 19.30, a mianowicie Drake's Map. Jest to taka mapa skarbów, żeby nie weszła ona wczoraj w dzień update'u, a wejdzie dopiero w piątek, najprawdopodobniej o godzinie 15. I mamy również widzowie nowego skina, który się nazywa Monarch. Także ten skin powinien być do kupienia właśnie od 16 lutego, czyli od dnia dzisiejszego. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy jest on już do kupienia. I razem z tym skinem dostaniemy 28 questów, które musimy wykonać, aby dostać złoty styl właśnie do tego skina. Złoty styl wygląda właśnie w ten sposób. Moim zdaniem jest to naprawdę spoko skin. I myślę, że będzie on bardzo popularny. Ale jak jesteśmy przy temacie tych questów, do tego skina, to jak je wszystkie ukończymy, to dostaniemy aż 28 poziomów. Więc myślę, że naprawdę opłaca się kupić tego skina. Ten skin Monarch, o którym wam przed chwilą mówiłem, będzie on do kupienia za V-Bucksy w sklepie, więc możliwe, że będzie on albo za 1500, albo za 2000 V-Bucksów. No możliwe też 1200, ale myślę, że Epic Games takiego skinka za 1200 może nie wypuścić. Taka pomniejsza zmiana, czyli usunięcie pancernych ścian z rzutów zaopatrzenia w Competitive, czyli na rękach, czy też na innych turniejach, nie będziemy mogli już dostać zrzutów zaopatrzenia, więc będzie 100% szansa, że dostaniemy po prostu z dropów. W Fortnite pojawi się nowy krater, który zostanie wytworzony właśnie przez trzęsienia ziemi. I tak, ten krater wygląda w ten sposób i prawdopodobnie zastąpi nam lokację, która znajduje się na mapie w tym miejscu. Będzie to niedaleko Tilted Towers, także możliwe, że Tilted też ucierpi. I kolejna rzecz widzowie, to jest tutaj szafka. Jak widzicie, teraz możemy sobie wyczyścić wszystko klikając w ten przycisk, także kliknijmy sobie, no jak widzicie, wyczyściło nam wszystko z szafki. Dobrze, myślę, że też to jest bardzo przydatna rzecz. Mamy również kolejne nowe skiny, jakimi są Toon Pili oraz Toon Bashi. Jak dla mnie te skiny są całkiem spoko, pewnie również wejdą do sklepu za V-Bucksy z wszystkimi innymi rzeczami, które wejdą do gry, w sensie skiny, emotki i tak dalej. Zostaje wam po prostu na koniec, żebyście sobie mogli to zobaczyć wszystko. Ostatnia rzecz zmienioną w tym update'cie to save na potemnej pieczerze, czyli na grocie. No i teraz zamiast 4 drobów będą rozpiły się tam 2, już w sumie się rozpią, oraz 6 beczek z siorbem. No i również safe z goldem pojawiają się w zredukowanej ilości. No i tak widzowie, ostatnia i najważniejsza rzecz, która została wprowadzona w tym update'cie, to jest celowanie żyroskopem. No i po włączeniu tej funkcji będziemy w stanie kontrolować kamerę, obracając kontrolę. To działa na PS4, na PS5 i na Xbox. Działa to również na PC-cie i żeby to wam działało na PC-cie, to musicie podłączyć sobie kontrolę DualShock 4 lub DualSense przez USB. No i to było na tyle widzowie w tym update'cie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Na koniec zostawiam was z zamówieniem żyroskopu oraz nowego sterowania typu Flickstick. No i z nowymi przedmiotami kosmetycznymi, które nadchodzą do Fortnite'a. Mówię do was i powiem. Do zobaczenia i cześć!
Forget aim assist, forget dead zones. It's time to aim with your own two hands with Fortnite's new and improved gyro controls. See how I turn the camera just by turning the controller? Gyro aiming can be great for everything from slight aim adjustments to fast and precise flicks. Whether you like to hold the controller upright, flat, or somewhere in between, you should find that Fortnite's new gyro controls give you a really natural command over the camera and over your weapon. I like the extra stability of having the controller flat in my lap, so let's move to an overhead view of the controller so you can see what I'm doing. From a small layer of extra control just when you need it, to something that can more drastically change how you look around the game world, Fortnite has a wide variety of new options here. So let's have a quick look at what you can do. If you enable gyro controls and don't change anything else, gyro aiming will only be active while you're pressing the aim button or while editing a building. That way you don't have to worry about how you're moving your controller during regular gameplay, but you can activate it whenever you need it. Of course, aiming with the look stick still works as normal, even while gyro is active. Players can still use the look stick for big camera movements and just rely on gyro to line up a shot or track a moving target. Other players like to have their gyro always on. If that's how you're playing, it's usually a good idea to customize your controls so that you have a gyro modifier button. Pressing and holding the gyro modifier button will disable the gyro so you can reposition your controller without messing with the camera. Playing like this, you could even do away with the look stick entirely if you really wanted to. But let's try something different with the stick. When gyro controls are enabled, you also have the option to use flick stick. Flick stick lets you turn the camera by rotating the stick. When you first point the stick in any direction, you'll make a smooth and quick turn to face that direction. For example, pull the stick back to quickly look behind you, or if you're taking fire, point the stick in that direction to see where it's coming from, and let gyro aim take care of the rest. Once the stick has been engaged, rotating it will rotate the camera. So between flicking and rotating the stick, this gives you fast and direct control over your bearing at all times. Now, because flick stick uses the whole range of the look stick just to turn the camera left and right, it gives you no way to look up and down. So flick stick requires that you have gyro controls enabled, and I strongly recommend flick stick players either have gyro aiming always on, or make it so that engaging the flick stick also activates gyro, so they can look up and down whenever they need to. Of course, the more drastically you change your controls, the more practice it's going to take to get comfortable with them. So as you give these new options a go and figure out what works best for you, it's probably a good idea to get some practice in Battle Lab, Creative Modes, or at least warm up against wildlife and NPCs before getting yourself into too much trouble. Check out the Fortnite blog for more details on the options available. I'm Jib Smart, Input and Gyro Specialist and the creator of Flickstick, and I've so enjoyed working with Epic to bring these options to Fortnite. I can't wait to see what you do with them.